Od chwili, kiedy pomiędzy blokami przy ulicy Mazur zapadła się ziemia, minęło już kilka miesięcy. Przypomnijmy, wyrwa o średnicy około 10 metrów powstała na skarpie pomiędzy blokami. Straż pożarna w ramach prac prowadzonych przy zabezpieczeniu zapadliska wycięła drzewa znajdujące się w pobliżu, aby koparka mogła odkryć wierzchnią warstwę ziemi. To pozwoliło na wstępne ustalenia przyczyn powstania zapadliska. Zapadlisko odsłoniło i zniszczyło również elementy sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej, co wymagało podjęcia natychmiastowych prac celem utrzymania dostawy ciepła do pobliskich bloków. Starsi mieszkańcy Podwala pamiętają, że w tym miejscu w latach 70. powstało podobne zapadlisko spowodowane szkodami górniczymi. Czy dziura w ziemi w końcu zniknie? Wydaje się, że tak. Kilka dni temu na terenie zapadliska ruszyły prace. Na czym polegają obecnie prowadzone roboty i do kiedy potrwają, tłumaczy geofizyk Dawid Sowiński. Obecnie przygotowujemy się do dalszych prac, które rozpoczną się 30 lipca. Tutaj już niestety będzie konieczność zamknięcia placu manewrowego na końcu ulicy Mazur. Te czynności będziemy robić od dnia 30 lipca. I dnia 31 oraz później za dwa kolejne dni będziemy wiercić dwa kolejne otwory. Właśnie na tym parkingu, na tym placu manewrowym oraz przy samym zapadlisku. Co istotne, od poniedziałku w porozumieniu z MZDIM z użytku wyłączone zostaną parking i fragment ulicy znajdujące się w bezpośredniej odległości od zapadliska. Otwory są po to, żeby zweryfikować tutaj zagrożenie ze strony tego płytkiego górnictwa. Ze względu na to, że była płytka eksploatacja na głębokości około 40 metrów, chociaż materiały górnicze podają, że około 50 metrów, dlatego my mamy takie otwory 55-metrowe, przegłębione o odpowiednią głębokość, aby była pewność wychwycenia tych pokładów. Nie mamy informacji o tym, jak one były zlikwidowane, także tutaj otwory są po to, żeby właśnie potwierdzić, jak są pokłady zlikwidowane oraz jeżeli wystąpią pustki, będzie to zabezpieczane wtedy zaczynem cementowo-popiołowo-wodnym. Dodatkowym, koniecznym z racji zbliżającego się sezonu grzewczego zakresem prac jest wymiana odcinka sieci ciepłowniczej niezbędnej do zapewnienia dostaw ciepła do sąsiadujących budynków. Końcem sierpnia, aczkolwiek no, mamy tutaj zapisy takie, że no, nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie tam pustki wystąpią, czy nie wystąpią, a jeżeli będą pustki, bo tutaj też jest oczywiście możliwe, że część, która się zawaliła, już uległa samopodsadzeniu i wcale nie oznacza to, że występuje tam cały czas zagrożenie. Natomiast jeżeli występują pustki, to tutaj wszystko zależne jest od tego, jakiego one są rozmiaru, bo wtedy już nie, na tą chwilę nie jesteśmy w stanie określić, ile będzie trwało zabezpieczenie. Aczkolwiek jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to z końcem sierpnia prace będą zakończone. Wydaje się, że już niebawem mieszkańcy doczekają się naprawy zapadliska i naprawionego nasypu przed swoimi oknami. My będziemy przyglądać się prowadzonym pracom i informować o ich przebiegu.